O Pawle Kukizie Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii mówił: jest przede wszystkim artystą. I dokąd zmierza świat? Z wywiadu dla sieci wyłania się inna historia. Przy kolacji, po kilku lampkach, Paweł Kukiz powiedział prezesowi PiS, że ten ładnie śpiewa. Po tym wyznaniu Jarosław Kaczyński zapałał do Kukiza sympatią. Wierzę w to, że ty i ja. Teraz panowie mają zagrać w jednym zespole. Podpisaliśmy dokument o współpracy. Trzymając się terminologii muzycznej, Paweł Kukiz ma być jednak tylko muzykiem sesyjnym. Nie można mieć do czynienia z koalicją rządzącą i z koalicją programową. Ja nie chcę rządzić. Mnie zależy na realizacji programu. Szczegóły porozumienia mają być przedstawione na wspólnej konferencji Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza w najbliższym czasie. Jego zarys już jednak znamy. Ordynacja wyborcza, sędziowie pokoju, ustawy antykorupcyjne. I ustawa wprowadzająca dzień referendalny. Te projekty kluczowe dla Kukiza ma poprzeć PiS. Choć w przypadku zmiany ordynacji już pojawiają się rozbieżności. Ordynacja mieszana jest generalnie bardzo ciekawym pomysłem, ale bez zmiany konstytucji w moim przekonaniu nie ma to większego sensu. W zamian partia Jarosława Kaczyńskiego otrzyma wsparcie tylko albo aż 4 posłów koła Kukiz15 przy uchwalaniu ustaw wprowadzających Polski Ład. Na pewno mówimy o szeregu ustaw, dlatego pewnie to chwilę trwało. Wokół Pawła Kukiza jest jeszcze 3 posłów, porozumienie jest reprezentowane przez 13. To odpowiedź Jarosława Gowina na pytanie, czy nie boi się, że jego partia zostanie wyparta z koalicji przez Kukiza i jego ludzi. Klub PiS liczy w tej chwili 231 posłów, ale co jakiś czas koalicjanci od Zbigniewa Ziobry lub Jarosława Gowina głosują inaczej. Współpraca z Pawłem Kukizem to sygnał dla koalicjantów. Uważajcie, bo szukamy głosów gdzie indziej. Każdy, kto wypycha porozumienie z obozu rządowego, no tak naprawdę szkodzi Polsce, bo konsekwencją będą przedterminowe wybory. Panie prezesie. Paweł Kukiz wielokrotnie krytykował PiS czy ludowców jako główne partie, tu cytat, systemu. Każdy oponent tego systemu będzie atakowany przez system. Z ludowcami już współpracował. Teraz usiadł do stołu z PiS. Nie udało mu się przeforsować swoich projektów, kiedy w Sejmie miał 40 posłów. Pytanie, czy uda mu się, mając 4? Dariusz Ociepa, Wydarzenia.